Raz, raz. Jak mnie słychać? Mam nadzieję, że dobrze. Tu jeszcze bym mógł dać mikrofon, ale to już nie będziemy kombinować. Siemaneczko, cześć, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo fajnej kwestii. O tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tak, moi drodzy, o Stanach dzisiaj. Więc, dlaczego? Dlaczego dzieje się to, co się dzieje? A bardziej, chciałbym pogadać o pewnym gościu, pewnym zajebistym gościu, który... Zresztą... Sami zobaczcie tutaj. Boguś. Bogdan. Zajebisty człowiek, który rozpędził bydło ciężarówką. Ważne, że pokazał, jak postępować z bydłem. Nieważne, czy to jest czarne bydło, białe bydło, żółte bydło, czy jakiekolwiek inne bydło. Wiecie co? Ogarnę się trochę. Bogdan. Jak widzimy na załączonych obrazkach, ciężarówką. Oj, to nie, to jest złe. Złe. Ciężarowcy? Kierowcy tirów. Jeszcze gorzej. Wpadłbym jeszcze w większe kłopoty, gdybym to... No dobra, no ważne. Kierowcy ciągników siodłowych wiedzą, o co chodzi. Zwłaszcza ci, którzy jeżdżą do Kelly. Tam bydła jest w chuj. W chuj bydła, które pakuje się na ciężarówki, pod ciężarówki, na paki. I wiecie co? Ja pochwalam tego gościa, tylko kurwa szkoda, że się zatrzymał, bo on się nie powinien pierdolić, tylko jechać dalej, nie patrząc na to bydło, które tam jest. Ile razy ja w sumie powiedziałem, że to jest bydło? No ale wracając, moi drodzy. Ten człowiek zrobił zajebistą robotę. Dlaczego? Dlatego, że pokazał wam, kierowcom, jak powinniście postępować z takimi ludźmi. Nie nazwałbym ich ludźmi, bardziej bydłem. Bydłem, które jest wystrzelone. Ja rozumiem, moi drodzy, że może być wielki hałas, bo pewien pierdolony glina zamordował pewnego czarnoskórego człowieka. Spaliliście im posterunek policji. Szacun. Tak, popieram to, co zrobiliście. Jestem z wami. Ale nie popieram już tego, że... Co wam pierdoleni idioci zrobili ludzie ze sklepów, które okradacie, które plądrujecie? Wiecie co? W tym momencie sam do was zacząłbym strzelać i to najlepiej z AK-47. Zacząłbym do was po prostu strzelać. Do tego całego bydła. Kurwa, który raz ja już mówię, że to jest bydło? To jest niesamowite! Kierowcy w Kale. Bierzcie przykład z tego gościa, który chciał uciec, a przy okazji może i rozjechać bandę debili. Popieram to, co robicie. A fundacje typu Stop Hate, przeciwdziałanie...
Tu niech to wyskoczy, bo nie mam zamiaru wymieniać ich nazwy, bo są tak zjebani, że najchętniej bym im wszystkim napluł do ryja za swoją głupotę i debilizm. Całujcie mnie wszyscy w dupę. Jak to powiedział Klask.